It's true. I only half believe what you said. Cześć, jestem Maciek Makuła. Okej, wchodzimy, dobra. Okej, witamy po krótkiej przerwie. Technicznej. Napojeni, napaleni, znaczy zapaleni. No, wiecie, o co chodzi. Skończyliśmy tworzyć postacie. Teraz będziemy musieli stworzyć statek. Tylko, kurczę, Rol nie ma karty statku. Więc ja sobie otworzę jakiś tutaj pliczek smutny, żeby to zapisać. Żeby stworzyć statek, musimy przede wszystkim wybrać rok, w którym gramy. I podręcznik sugeruje, żeby to był rok 2371, czyli rok chyba po rozpoczęciu The Next Generation. I mi się wydaje, że to jest spoko. Który? 81? 71. 71. Hmm. Czyli nie jest to The Next Generation, czy nie jest to The Original Series, tylko bardziej The Next Generation, ta epoka. Zresztą podręcznik w większości świat opisuje pod tym kątem. Dwa, że chyba ja jestem przynajmniej bardziej fanem The Next Generation niż The Original Series, więc... Ja tym bardziej. Łatwiej, nie wiem. Rok po wydaniu Star Citizena. tak. Tak po wydaniu Star Citizena 1.0. To może być bardzo możliwe. Ale mam już nowy suchar, tak mamy na te wydania Cyberpunka, przepraszam. Tak. Nie no, Cyberpunk to w 77 wyjdzie, nie? 2137 rok. Lecimy. Okej, no to będziemy w 2371 grali. Okej. Następnie musimy wybrać Space Frame, czyli tak naprawdę klasę statku. I do wyboru jest klasa Akira. Następnie jest klasa Constellation. Jest klasa Konstytucja, ale klasa Konstytucja została retired w 2000, w sensie wyszły z użytku statki Konstytucja w 2290, więc nie będziemy mogli grać się statkiem klasy Konstytucja. Nie będzie inside joke'ów tego typu. Dalej... Defiant jest. Defiant, dokładnie. Ale on jest jakimś koksem wielkim. Tak, Defiant jest koksem wielkim, jest nowym statkiem. To jest statek, który dopiero wszedł do użytku, tak naprawdę. Ja tutaj będę sobie googlował chyba te klasy. Mm. Jak to wygląda. Defiant jest battleshipem. Yep. Okazjonalnie escortom. Także to niekoniecznie może być statek dla was. Zależy od pytania, jakbyście mieli się wykonać w misję tak naprawdę, to jest też to. Mm-hmm. Excelsior class. Proszę. Galaxy Class. I Galaxy Class to chyba jest właśnie... To jest ten STNG. Galaxy tak, Class to jest Enterprise STNG, nie? To jest Enterprise D i E i to jest dokładnie ten, że tak powiem, frame tych statków z Picarda, tak? Mhm. Jest Intrepid Class. Szukam tego. Mi się wydaje, że musimy się po prostu zastanowić. Bo to determinuje jakiś typ misji i tak dalej? Czy jak to wygląda? Nie, tak naprawdę typ misji bardziej wy wybieracie i to też nie jest tak, że jest bardzo fajny typ misji. Multi-role explorer. Teraz to bardziej typ misji, które wybieracie, to są misje, pod które wasz statek jest dostosowany, ale to nie oznacza, że nie dostaniecie innych. To bardziej chodzi o to, że wasz statek dostaje specjalne, jest pod to przygotowany
i ma, jest po to lepiej przygotowany, ale jeśli wam się zdarzy być na przykład w kwadrancie, w którym będą Romulanie i trzeba będzie z nimi walczyć, a macie statek, powiedzmy, nie wiem, naukowy, to będziecie musieli sobie jakoś poradzić z tym, tak? Więc tak naprawdę to nie definiuje finalnie tego, co będzie się działo na sesji. Więc to jest spoko. To są bardziej statystyki tego statku, bo każda klasa ma swoje statystyki oczywiście. I typ misji, który wykonuje, też wpływa na statystyki tego statku. Na jego departamenty, bo statek też rzuca. Jak to powiedział Roddenberry, główną gwiazdą nie jest Kirk, tylko jest właśnie Enterprise. Okay. I będą sytuacje, w których to statek będzie walczył, a nie wy, więc będzie rzucał statek. Będzie rzucali za statek, tak? No okej, okay, bo statek ma swoje własne systemy, ma komsy, komputery, engines, weapons, structure. Tak, było Miranda, okay. Tak? Mówiłem, że jest Miranda, ale Miranda odpada, bo jest 7-4, 2-2-7-4. A my jesteśmy 2-3-7... Ale masz rację, nie, to dobrze, to Miranda może być. Miranda jest starym statkiem z czasów wojny klingońskiej sprzed 100 lat. Który to jest jakiś ze znanych? Nie jest w ogóle znany, znaczy on się pojawiał w serialach, ale nikt tym nie latał tak naprawdę. W, że tak powiem, w kontekście tego, co my chcemy robić, to jest frame, który jest stuletni, więc jest starym frame'em, a więc prawdopodobnie mógłby być oddelegowany dla takich żółtodziobów jak my. I najprawdopodobniej ze względu na to, że nie ma już takiej otwartej wojny z Klingonami wcale, prawdopodobnie byłby refitowany do zadań wsparcia i naukowych. To był statek wojenny, który jest w tym momencie support science vessel. I nie jest najmniejszy tak naprawdę. Więc to nie jest głupi wybór moim zdaniem. Dlatego, że on pasuje mniej więcej do faktu, że nikt by nie dał nam wielkiego byczego statku, rozumiesz, z Bóg wie czym, jak jesteśmy tuż po Akademii, nie? Ja nie będę dyskutował, to brzmi dobrze, absolutnie. Znaczy jeszcze jest klasa, po Mirandzie jest nowa klas. Który też nie jest, znaczy jest w miarę nowym statkiem, przepraszam, to jest 2-3-6-8. Tak, jest malutkim, szybkim statkiem. I, jaki, przepraszam, sobie nie zarejestrowałem? Nowa, przez V. Okej. Okay. Tak, to jest statek, który w zasadzie entered service 3 lata temu w stosunku do nas. I w zasadzie niewiele o nim wiem, ale wygląda jak taka mała latająca popierdółka. Strasznie ładny. Może? Takie żelazko w kosmosie. W Discordzie rzuciłem linka. W sumie mogę dorzucić na czacie linka do klasy Nova. Mam tego otwartego Defianta jeszcze pod ręką. Nowa wygląda nieźle. Ma Department Science plus 2, Engineering plus 1, więc też by pasował mniej więcej do tego, co byśmy chcieli od tego statku. Tylko pytanie, czy dostalibyśmy nowe jako osoby tuż po Akademii? Bo to jest zupełnie nowy frame. Może? Co? Pamiętaj, że jeszcze jest to, że wy jesteście żółtodziobami. To nie oznacza, że wszyscy na pokładzie są żółtodziobami, tak? Okej. Okay. To jest raz. Dwa, że różne mogą być roki Akademii, przepraszam, Gwiezdnej Floty, mogą stwierdzić, że chcą coś przetestować i sprawdzić, jakby na przykład sprawdzała się właśnie. Przecież jesteście oficerami, którzy mają potencjał, więc ufa się wam, że osiągniecie wielkie rzeczy. Okej. Okay. Tutaj we Fluffie w podręczniku mam napisane, że w roku 2371, czyli w zasadzie w momencie, w którym my rozpoczynamy naszą przygodę, generalnie zaginął też inny statek klasy Nova, to jest Equinox. I w zasadzie nikt nie wie czemu. Tak, i Equinox zniknął i nikt nie wie czemu. I uważa się, że to przez to, że jakiś fragment frame'u został uszkodzony. Antimatter Containment System dały ciała i statek wyleciał w powietrze. W związku z czym moglibyśmy dostać statek tego typu z żółtodziobami na pokładzie, bo 3/4 na przykład floty i oficerów we flocie uważa, że to jest nowy statek, który jest wadliwy. Jest w tym jakaś myśl, nie? Na zasadzie zrobiliśmy statek, był fajny, ale straciliśmy 3-4 takie statki. W tym roku, na początku tego roku straciliśmy kolejny. Wypuszczamy, że tak powiem, nowych ludzi z Akademii.
trzeba ich wsadzić na jakiś statek. Co robimy? To jest... Okej. Okay. Brzmi mi się okay. Podoba. No, czyli na czym zostało? Stanęło? Znaczy, Filip się zajarał nową. Dobra, mam ją. No. Znaczy, no nie wiem, ja mogę się zajarać to jest, dobra, ale to jest wiarygodne w kontekście uniwersum, że dostaniemy go? Tak jak mówię... Mi się historia z Mirandą bardzo podobała. To jest, brzmi to jak jest cool story. To jest statek? Tak. Taki z historią? Tak, jest tam taka typowa przeróbka z gatunku, nie weźmiemy z twojego i damy do mojego. I refitted jako science vessel, ale absolutnie, to była bardzo ładna historia. Miranda tak ładnie wygląda, to jest ładny statek, żeby było śmiesznie, mi się on bardzo podoba. Tak. Już wrzucam linka wszystkim do tego, jak to wyglądało w Star Treku. Jest ładny naprawdę, muszę przyznać. W sam raz na kostkę Borgów, nie? Żeby się porwać w Borg linkę. Cube, o mój Boże. Myślę, że Borg Cube to później, jak już zostacie zasymilowani. Ale... Jeden gracz już został zasymilowany. Tak. Okej, no to może być Miranda, nie ma problemu. Ale zresztą rozmawialiśmy z Borgiem i Borg się śmiał. Pewnie wpuszczą nas w Mirandę, w jakiegoś starocia. I mógł mieć rację. To jest niegłupie. Miranda ma coms 8, komputery 8, engines 8, sensory 9, struktura 8, bronie 9. Czyli nic jakoś super cudownego. Departamenty ma command plus 1, science plus 1. Co pasuje do tego, jakbyście chcieli go przerobić na statek naukowy faktycznie. Mhm. Sobie będę wklejał po prostu na Discordzie wycinki z tego miejsca, który potrzebuję. Okej, no to niech będzie Miranda. I do tego ma coś, co się nazywa extensive shuttle base, co może być dosyć ciekawe. Nie wiem, czy nam się to do czegoś przyda, ale być może będziemy mogli tam, wiesz, składować dużo różnych małych stateczków. Jakichś shuttle bayów i innych, tak wiesz. Tak. Czy shuttle'ów i innych pierdółek, nie? Mhm. Okej, okay, wybraliśmy ten profil misji. Teraz mam do wyboru profil misji. Do wyboru jest profil misji statku będzie Strategic and Diplomatic Operations, Technical Test Based, Testbed, proszę. Technical Testbed, tak dokładnie już napisane. Już tego szukam. Pathfinder and Reconnaissance Operations. Misje są na stronie 251, albo jak otworzysz sobie zakładki, to jest Mission Profile, trochę niżej. Od Space 251, już widzę. Mission Profiles. No dobra, i teraz... Później jest Tactical Operations i coś, co chyba was najbardziej będzie interesowało. Scientific and Survey Operations. Później jest Crisis and Emergency Response. I na końcu jest Multi-Role Explorer. To jest trudny wybór. Jak bardzo to wpływa na rozgrywkę? No to wpływa na samą fabularną rozgrywkę, meaning wasze misje, tak jak powiedziałem, to nie ma wpływu, bo co się trafi, to się trafi. Oczywiście takie odgórne misje w większości przypadków będą skierowane pod tym kątem, ale to nie oznacza, że będziecie uwiązani tylko z tego typu misjami. Będzie to tylko wpływało tak naprawdę na statystyki waszego statku, na jego departamenty i na jego talenty. No tak, to znaczy jakby multi-role explorer, ten ostatni, o którym mówiłeś, z tego co widzę w statach, on jest po prostu, ma rozłożone punkty porówno na wszystko, na zasadzie co się trafi, to się trafi i to jest taki dobry we wszystkim, ale w niczym, że tak naprawdę nie celuje, nie jest taki naprawdę wyspecjalizowany. To, co miałoby nas, że tak powiem, bawić na zasadzie naukowego statku, to jest Scientific and Survey Operations, który tak naprawdę ma zdjęty security niżej, czyli mamy mniej, mamy mniejsze obładowanie sprzętem typowo bojowym i ten punkt, który odjęty jest od security, dodany jest do science po prostu. Z tym, że w talentach mamy... Modular Laboratories, Advanced Sensor Suits, Advanced Research Facilities,
high resolution sensors. Mamy narzędzia do analityki, do testowania i laboratoria, które możemy przystosowywać praktycznie do wszystkiego. Na zasadzie typowy naukowy sprzęt na statku. Związany ze wszystkim, jak leci. Możemy wszystko zbadać, wszystko sprawdzić, wszystko udokumentować. Bardzo w sensie naukowym, nie? Tylko, że płacimy za to, że tak powiem, obłożeniem bojowym, tak? Które jest odrobinę niższe. Patrzę, co jeszcze mogłoby nam, że tak powiem, być spoko. Oczywiście jest wersja dyplomatyczna, która nas nie bardzo chyba... Szczerze? Tak jak patrzę w tym momencie na tę różnicę pomiędzy tymi profilami misji, jak możemy go outfitować w ten sposób, one tak naprawdę, jeżeli chodzi o departamenty, różnią się nieznacznie, gdzie jeden punkt jest przełożony z jednej statystyki do drugiej, tak naprawdę. I ten department, że tak powiem, scientific jest tak zrobiony, że po prostu wywalamy rakiety i wstawiamy, rozumiesz, laboratoria. I tyle. Pasuje więc do historii. Ja myślę, że to jest spoko. Bardziej, że tak powiem, większy taki custom, który możemy zrobić, to jest dopiero potem w refitach pewnie, nie? Gdzie dodatkowo sami podmieniamy rzeczy jeszcze. A tutaj możemy wybrać, co chcemy i nie wiem, Wąziu, jeżeli trzymamy się scientifica, to po prostu bierzemy to i nie zastanawiamy się nad tym dwukrotnie. Absolutnie. I tyle. Jestem za. Bardzo mi się podoba ta teoria. Mi się wydaje, że... Na wszystko. Tak, no nie, no bo mówię, no nie jestem ekspertem, tak, nie będę cwaniakował, no. W tej grze nie ma ekspertów. Pytanie, no właśnie. Czy coś ci się podoba, czy nie, ale mówię, że ci się podoba, to wierzę. Spodobuję, tak, Miranda była bardzo spoko jako koncept w ogóle i mi się wydaje, że pasuje. Przekonała mi ta historia, że jest to statek, który na swoje lata świetności przeżył, ale jeszcze jeździ, tak? Tak, jeszcze lata, dokładnie. Okay, stara beczka, to... stare BMW. Dokładnie, E36, nie? I ten. Stare BMW. Okej, okay, no to już wyciągam to. To musiał znaleźć gdzieś jakąś kartę edytowalną. Okej. Okay. Mirinda, tak. Chyba jednak nie. I teraz refit. Pozwólcie, rzucił dokładnym okiem na to. Bla, 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 menu of this, bla, 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 fluff, fluff, fluff. Okay, for every 10 years between those two dates, one refit, czyli generalnie Miranda w którym roku zaczęła? O Boże, to będzie z 20 refitów, nie? Nie, z 10. Za każde 10 lat jest jeden refit, dobrze rozumiem? No to 10, tak? Ona będzie miała 9 refitów pewnie. Bo co tam było? 2274? No. Z pamięci, patrz, jaki tutaj tu web po prostu. 2274. No, to jest 9 refitów. Okej. Okay. I tak naprawdę refity polegają na tym, że każdy refit podnosi system statku o jeden. No to jest spoko. Nie department, system. No system may be increased by more than 2 or to any score above 12. Mhm. Czyli tak naprawdę maksymalnie można było podnieść wszystko o 12, czyli tak naprawdę możecie podnieść sobie, co tam chcecie. Patrząc, że ta Miranda statystyki w porównaniu z resztą miała raczej niskie, ale właśnie dzięki tym refitom będzie lepiej, więc tak naprawdę powiedzcie, co olejecie. Poczekaj, liczę. Mamy 9 refitów, czyli musimy wybrać trzy z 6 departamentów, które będą odrobinę niższej wartości, tak? Bo do wszystkiego... Albo jeden, który będzie bardzo niższy i jeden, który będzie tak sobie niższy. Wiesz co, dobra, Wąziu, do wyboru mamy rzeczy takie jak command, con, security, engineering, science, no, widzę, mam tą kartę. Które wybieramy, które nas nie interesują totalnie.
Powiem tak, nie mam do końca w głowie zależności. Mi się wydaje, że science będzie istotny, tak? Dobrze mówię? Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że nie zrezygnujemy z security, bo security mamy niskie na tym statku. Więc myślę, że moglibyśmy zrezygnować z inżynierii, bo nie będziemy budować fabryki na tym statku i produkować Bóg wie czego. Okej. I musimy zrezygnować jeszcze z czegoś. Z systemów podtrzymywania życia, nie? Nie, dobra, żartuję, ale... Kto potrzebuje powietrza? Tak. Proszę cię. Czym się objawia rezygnacja z komand? Nie wiem, jak wyglądają testy statku na komand. Nie wiem. Department command? No, co robi komand, statystyka komand dla statku? To jest, wiesz, tak naprawdę tak samo jak przy testach u graczy, tak? Statek też testujesz, tylko po prostu wybierasz sobie system i department, który to wykonuje. Czyli jak na przykład ktoś wydaje rozkazy na statku, tak? To będzie to department command i to będą... W zależności od tego, jak będzie pasowało tak naprawdę. To jest taka kwestia, nie? Okej, czyli tak naprawdę... Specjalnie się nie czepia takich rzeczy, więc... Okej, czyli tak naprawdę obniżając engineering dla statku, doprowadzamy do sytuacji, w której jeżeli nam ale się coś, ty źle będziemy patrzysz. Mieli trudniejsze Reficy są na systemy. Jak to na COMSy, engines, structure, weapons, sensors, computers. What? A, masz rację. What? Tego nie rozumiem, stary, musisz mi to wytłumaczyć. Czyli refit... Reficujesz stare systemy na statku na nowszy, tak? Okej. Okay. Nie załogę, bo załoga jest załogą. Departamenty są tak naprawdę załoga na statku, nie? Okej, okay, dobra. Wynikająca z misji, jak jest bardzo rozbudowana, jak bardzo kompetentna. No dobra, no i mam te sześć wartości, czyli COM, Computer, Engine, Sensor, Structure, Weapons, tak? No. I ja mam tylko i wyłącznie opisane na tej stronie i jakby czym jest ten element, ale ja nie wiem, jak on działa mechanicznie. Więc na jakiej podstawie mam wybrać, z czego mam zrezygnować, a co mam wziąć dobre? Rozumiesz, co mam wziąć dobre, to też tak, Filip, mów po prostu. Okej, rozumiem, no ale to jest tak, struktura to jest hull statku, tak? To jest jego wytrzymałość i tak dalej. Sensory to są sensory. Które dobra, to już. Czyli to są po prostu elementy statku, które mogą się spieprzyć albo nie? Tak. Okej. Czyli rezygnujemy, powiedzmy, w tym kontekście. Jezus Maria, Wąziu, jeżeli trzymamy się tam na przykład tego tematu, że to ma być stary statek. Tak. To nie weźmiemy, jakby zejdziemy ze structure, żeby on nam się trochę bardziej sypał. Okej. Albo możemy communication to brzmi super. Zmniejszyć. Nie, z dwojga złego, bo że musimy dwie rzeczy, nie? Wolałbym strukturę i załóżmy, że jednak podtrzymujemy życie tego komunikacji. No dobra, no to structure i co zdejmujemy? I komunikację? Nie, komunikację nie, ale chyba, że musimy, tak? No to niestety nie, tak. Nie musimy. Myślę, że możemy zdjąć niżej structure i engines po prostu. To są takie... To jest fajny statek, ale on tak ledwo lata. Taki jest... Dokładnie taki, jakby go... Okej, czyli structure jest gorsze, a engine mniej gorsze, tak? Tak. Czyli... Dobra. Coms plus 2. Engine plus 1. Structure bez bonusu. Computers plus 2. Sensors plus 2 i weapons plus 2. Yep. Okej, okay. Ja tutaj to sobie też wrzucam wam na Discorda, żeby to nie zginęło. I teraz po tym mamy... To tyle. Putting it all together. Mamy jeden trade dla statku, Federation Starship. Okej, okay, systems, tak, departamenty, tak, talenty są. Okej. Tak, są. Skala jest, resistance, skills.
Okej, okay, to będę musiał później, będę musiał znaleźć kartę postaci dla tego statku i to przepisać gdzieś sensowniej. Mhm. Bo kurde, aż się zawiodłem, że Rol tutaj tego nie ma. Po prostu jestem zdziwiony. Rol nie ma karty postaci dla statku. Okej, okay, dobra, to mamy statek, któremu brakuje jednego final touchu. Traitu. Nie. Kapitana. Nie. Nazwy. Nazwy brakuje. I to jest moment, którym musicie wybrać nazwę swojego statku. To jest najtrudniejsze. Szukam, czy jest generator nazw statków. Oczywiście musi być USS. Nie, no tak, tak, ale w naszym... Ja tylko chciałem powiedzieć, że w naszym layoucie tam na dole jest napisane USS Jadisco. Może już nie musimy tego zmieniać. Nie, to są takie suchary. Ja bym go zmienił, absolutnie. Nie, to musi coś znaczyć, nie? Coś mądrego. Szukam, czy jest jakieś gotowe, czy jakiś jest klucz w ogóle, żeby to było zgodne z uniwersum, nie? Nazwa własna jest zawsze po USS. Okej, okej. A ten numer, który masz potem na dole, NCC-1707, to jest generalnie rzecz biorąc coś w rodzaju numeru bocznego. Okej, okay, ale ten. Ale nazwa jest... własna? Nazwa własna to jest to, co ja na przykład wpisałem na dole, to jest Jadisco. Zawsze przed nazwą własną jest USS, bo to jest. Tak, standard... tak, ale właśnie o tym wiesz, czy jest jakiś wzorzec nazw własnych. W sensie, nie, ja nie wiem. Nie, nie. Zazwyczaj one są takie na zasadzie. Wiesz, jak Amerykanie na przykład potrafią nazywać lotniskowce albo coś takiego. Tak, nie? Tak, tak. Intrepid i tak dalej. USS Chris Roberts. Tak. Na przykład, nie? Nie, coś, mi się wydaje, że coś na czasie z Polski można dać. Nie wiem, jakiś USS Reformator albo. USS Reformator. Bardziej pod uniwersum Warhammera, nie? Ale to nie wiem, to jest moja pierwsza propozycja. Jezu, USS Płody. Statek naukowy, to chcemy nadać mu taką, która bierze czystym naukowym elementem, nie? Są propozycje, tylko z mojego czatu jest Aborter, Karakan, USS Godek. U mnie też nie poszły lepsze. Tak. Nie... USS Stop Aborcji. I bardzo przepraszam, ale musisz się odpierdolić od stosowca. Ej, USS Lockdown jest bardzo ładny. USS to Lockdown. Okej, okay, bardzo dwuznaczne. No. To jest spoko. Ja myślałem no. Inquirer albo coś takiego, ponieważ jest statkiem naukowym, tak? Więc to jest ten, który zadaje pytanie. Ale, że tak powiem, Lockdown brzmi odjazdowo. No. Okej, okay, dobra. No Filip, będziesz musiał poprawić. Dobrze, poprawię ci. Znaczy, zaraz, dostałeś pliki źródłowe, też co możesz poprawić. Wiem. Ale ja będę później twoje ten OCD będzie się włączało i będziesz krzyczał, Krzywo to zrobiłeś! No, nie tak. Okej, okay, no wybraliśmy... Ja nie mam Photoshopa, bo nie płacę. Ja mam Gimpa, Bieda i Paint.net do obróbki graficznej. Come on. To Filip jest grafikiem, on ma Photoshopa. Ja mam jedno pytanie. Jest napisane przy Putting All Together, jest tekst, że Starships may have other traits beyond this, czyli poza Federation Starship, representing some other aspect of the ship's nature. I tutaj jest kilka przykładów. Na przykład Prototype, Legacy Vessel, Renowned albo Long Serving. I podoba mi się na przykład Long Serving, który jest dokładnie tym, co my wybraliśmy, jeżeli chodzi o statek Miranda, bo to jest stary statek w założeniu. Więc mamy tu napisane, że on jest ma masę refitów, jest starszej technologii, nie jest tak dobry jak współczesne, najnowsze designy, ale nasza załoga bardzo dobrze zna, że tak powiem, zawartość sprzętową tego statku. I lepiej radzimy sobie na przykład z serwisowaniem go i poprawianiem go do naszych potrzeb. I to jest serving. I gdybyśmy na przykład mogli dostać ten trade dodatkowo do tego statku, to byłby już w ogóle czat, bo on by się zgadzał z tym, czym jest ten statek. Mi się najbardziej podoba i ja się zgadzam. Bardzo, bardzo pasuje. Klepany, dokładnie. Wyklepany niejednokrotnie ten statek, na pewno.
Chociaż nie wiem, czy tutaj nie trzeba wymienić całej osłony, tak jak coś zniszczy. USS, przykra sprawa. Czy różne kasy miały różny max warp? Tak. To chyba raczej tak. Zależy od engine, podejrzewam. Czy to w tym systemie będziemy odczuwać? Pewnie tak. No dusz. Znaczy jest wiadomo, jest w podręczniku rozpiska podróżowania z prędkością warp, ile co zajmuje. I czekaj. Ja zakładam, że to jest wartość engines i każda klasa ma inną wartość engines i jakby fluffowo, niezwiązane z systemem teraz już ogólnie, bo mówię tak w kontekście wykreowanego świata, każda klasa statków miała generalnie zupełnie inne prędkości przyspieszenia. Więc na przykład ten pierwszy statek Kirka chyba nie mógł lecieć szybciej niż Warp 5 czy Warp 6. Z tego co czytałem, Miranda nie przekracza 8. Nowy Enterprise na początku nie był w stanie przekroczyć 10, a po poprawieniu silnika nie przekraczał chyba 11 czy 12. Coś takiego. Jasne. Więc nie mam pojęcia, jak to jest mechanicznie zrobione. Tutaj musielibyśmy zajrzeć, że tak powiem, do podręcznika. Spróbuję znaleźć, przeglądam właśnie. Znalazłem opis systemów dokładniejszy, jakbyś potrzebował. Strona 2.11. Już szukam. Tak, Disney Trust jest Warp Drive. Tak, engine jest na Warp Drive, ale nie jest tutaj napisane pod tym kątem. Może jeszcze rzucę okiem na indeks i na pewno tutaj będzie Warp. Nie wierzę, że w indeksie nie będzie Warp. Hasła Warp. Po prostu mam mapę fajną, ładną. Dobrze wiedzieć. Zapomniałem o tym. Aż tak daleko w podręczniku nie doszedłem, żeby otworzyć ostatnią stronę po prostu. Nie, Warp, ten to jest Max, który jest w ogóle w tym podręczniku według tabelki. To tak swoją drogą. Chciałem tylko powiedzieć. Powtórz. Warp 10 to jest maksymalna prędkość w tym podręczniku. Tak. Jak najbardziej się zgadza. W tabelce jest napisane, że Warp 10 ma nieskończoną ilość kilometrów na godzinę. Jest infinite w tabelce. Czy generalnie nie da się osiągnąć Warp 10. Może nie wiem, jak bardzo to jest zgodne bądź niezgodne z lorem, ale zakładam, że ten podręcznik jest dość dobrze tutaj opisany. Nie, wydaje mi się, że to się zgadza. Jakby te statki przekraczały Warp 10 w serialach, ale to były specjalne case'y, nie? Że tam działy się cudawianki. Nie ma to, jakby dla nas, dla naszej przygody nie ma to większego znaczenia, podejrzewam. Tak. Okej. Okay. Mamy statek. Mamy was. Tak. Przejdźmy do pół gry, czyli coś, co jeden tej człowiek na czacie Trasek pisze co chwilę. Woła, żebyśmy już zaczęli grać, tak. To zbanuj, od razu ci powiem. Ale to nieważne, no okej. Okay. Ja ten... Moderator, że wiecie co robić. Tak, dokładnie. Nie no, jeszcze się zachowuje spoko, nie banujcie tak od razu. To jest dobry misdirection, diabła, on po prostu nie ma moderatorów, nie? I to... Wiecie co robić? Cisza na moderator. Jest jeden moderator na kanale, przepraszam bardzo. Dobra, już nic nie mówię. nie będzie żadnych banów na razie jeszcze. Jeszcze jest spoko. Jeszcze czas wozia. O dziwo zachowuje się o wiele porządniej niż mi się wydawało, ale pewnie dlatego, że wyżywają się na jadisko. Nie, to znaczy... Grzeczni są, nie ja wiem. Ja nie odpowiadam. Nie, ale to nie jest czat tam, wiesz, jakiegoś streamera dla 13-15 widzów, nie? To są już ludzie, którzy mają powyżej 15 lat, czy niektórzy. O matko. No, to już jest, wiesz. Dojrzała widownia. Tak, wszyscy śpią, dokładnie. No tak, w sumie jest po 22, tak? Nie, tak. 22 w Polsce. No.